Klaudia, Serż nie ma stopy. Chyba mu amputowali. Aśka, ale jak to? Napisał, że stracił stopę. I to jeszcze przeze mnie. Piotr nie użył. No tak, ale to znaczy, że nie czuje się pewnie. Stracił grunt pod nogami. Co? A niby dlaczego? Oj, Aśka, no bo to takie wrażenie, no. Nie ma stopy, to i równowaga kiepska. A co dalej napisał? No, że nie lubi, jak coś jest ciągnięte za włosy. No od czapy zupełnie gada. Aśka, tirer par les cheveux to znaczy, że coś jest naciągane. W sensie dziwne, niemożliwe. Co to mogło być? Oj, no bo wszystko zaczęło się od tego, że wysłałam mu zdjęcie sałatki. A on na to, że jest zażołądkowany. No to ja mu poleciłam jakieś krople żołądkowe, żeby go nie bolało. No co, źle zrobiłam? Aśka, estomaqué to znaczy zaskoczony. Co ty do tej sałatki dałaś?